Cześć, witam Was serdecznie w nowym filmiku. Będzie to haul zakupowy, tak jak co miesiąc jest i w tym miesiącu. Będą tu przeróżne zakupy z różnych sklepów, będę Wam po kolei mówić co jest skąd. Także przychodzę do rzeczy, żeby zbędnie nie przedłużać, bo podejrzewam, że może być dosyć długi ten filmik. Zapraszam do oglądania. Będą tu ciuchy, tak jak u mnie zwykle, kosmetyków aż tak dużo nowych się nie pojawia. Ale jest jeden sklep, o którym chcę powiedzieć, kilka produktów, będzie to Body Shop. Była w Body Shopie świetna promocja i wiem, że Wy też o tym wiedziałyście. Kilka dziewczyn mi pisało właśnie, że też nabyły kilka produktów. Zarówno online, takie samo jak i w sklepach, była duża, duża przecena. Ja kupiłam chyba 8 masełek do ciała, ale nie wszystkie są dla mnie, spokojnie. Już myślę trochę o świętach, trochę o prezentach. Kupiłam więcej, sobie zostawiłam 3 i zostawiłam sobie brzoskwinię, taki zapach, o którym ostatnio mówiłam, że bardzo lubiłam. Jest to taki słodki, nie słodki, tylko kwaśny. Zapach brzoskwinie, nie lubię zbyt takich męczących, słodkich produktów i ten zdecydowanie taki nie jest. Jest to brzoskwinka, ale o takim bardzo ładnym, świeżym zapachu. Także bardzo ją lubiłam i kupiłam ponownie. Teraz już mam jagody i tak nie lubimy się aż tak. Kolejny to jest oliwka. Fajny, neutralny zapach. Mam ten zapach po raz pierwszy. Ale bardzo mi się podoba, taki bardzo delikatny, nie męczący i super nawilża, bo już używałam raz i naprawdę bardzo, bardzo mi się podoba i będzie to też pewnie jakiś tam jeden z moich ulubieńców z body shopowych, chociaż nigdy nie kupuję tych samych zapachów cały czas, bo mają zbyt bogatą ofertę, żeby się przyczepić do jednego i w kółko go używać. I ostatni to malina, też jest fajna, też jest taka lekko kwaskowata. Na początku trochę mi pachniała jak jogurt, co nie do końca mi się podobało, jak jogurt malinowy, ale właśnie po nasmarowaniu ciała trochę taki właśnie jest kwaskowaty, taki winny ten zapach. Ja lubię takie zapachy. Zbyt słodkie zapachy czasami u mnie powodują ból głowy. Niestety tak było ze słynnym masełkiem Nip & Fab, którego wszyscy uwielbiają. Mi zapach się podoba sam w sobie, ale nie mogę go dłużej niż w parę minut na sobie czuć. Nawet do tego stopnia, że wtedy wzięłam prysznic po użyciu tego masełka, więc zdecydowanie omijam takie zbyt słodkie zapachy. Dobra, to przechodzimy teraz do ciuchów, czyli do tego, co tygrysy lubią najbardziej. Będę lecieć, mam nadzieję, sklepami. Postaram się, chociaż tutaj mam hałdę tego wszystkiego. Zacznę może od H&M-u, bo mam tylko dwie rzeczy z tego sklepu. Są to dwie zwykłe koszulki. Ja uwielbiam takie proste rzeczy, takie basiki, takie podstawy każdej szafy i im jestem starsza, tym bardziej dochodzę do wniosku, że fajnie mieć jakieś takie zwariowane dodatki, buty, torebki, ale ciuchy, jeżeli mamy kilka zaufanych koszulek, takich, które wiemy, że zawsze się świetnie w nich czujemy, wyglądają dobrze ze wszystkim, to później po prostu łatwiej nam jest zbudować na tej bazie cały swój zestaw. Także ja jak znajdę gdzieś jakieś koszulki, które naprawdę mi się podobają w kroju i tak dalej, to biorę więcej, dlatego że wiem, że to są rzeczy, które się nosi, potem i nosi, i nosi, i nosi. Jakieś tam koszulki z nadrukami, czy takie rzeczy, to są rzeczy, które są bardziej takie, można powiedzieć, niejednorazowe, bo oczywiście nie nosimy nic na raz, ale jest później trudniej wystylizować tak, żeby wyglądały zupełnie inaczej. Z takimi prostymi bluzkami jest to naprawdę banalnie proste, wystarczą fajne spodnie, jakieś inne dodatki, mamy zupełnie nową stylizację. Tak więc jeśli zmierzałam te koszulki, tutaj jest szara, kosztowała 7,99, to jest krótki rękawek, taki trochę nietoperzowy, różowaty, właśnie dekolt taki, który pasuje do mojej figury, od razu postanowiłam wziąć jeszcze inne kolory. Chciałam wziąć też białą, ale nie mogłam znaleźć, natomiast kupiłam jeszcze czarną, która jest identyczna. Ma przefantastyczny, milutki materiał, naprawdę to mi się też w tych koszulkach bardzo spodobało. No i cena też nie jest wysoka, naprawdę to są takie fajne koszulki, które bardzo będę lubić. Już to w tej czarnej chodziłam, dlatego jest powywijana na 1000 stron. Jest taka sama, też ma ze właśnie takich serek dekolt i jest dłuższa. Dobra, także to jest tyle, jeżeli chodzi o H&M. Dalej jakiś może sklep taki mój osiedlowy, nieosiedlowy, raczej u nas w mieście. Jest to sukienka na ramionczkach, cienkich takich z dekoltem, też takim właśnie V. I z tyłu ma również takie większe trochę wycięcie. Bardzo długo szukałam takiej sukienki, gdzieś zobaczyłam u kogoś i wyglądała przepięknie, ja znowu wzięłam czarną, bo jest zima i tak dalej, ona jest fajnie rozkloszowana, taka bardzo, bardzo dziewczęca, jest mega, mega szeroka, taka jakby z koła szyta i tutaj fajnie tak swobodnie puszczona. Szukałam takiej sukienki już jakiś czas i bardzo
Właśnie sobie walnęłam w nos wieszakiem. I nawet niedawno znalazłam podobną w, czy nie w H&M, tylko w New Looku. I kosztowała około 15 funtów, zmierzyłam, byłam przeszczęśliwa, mówię, znalazłam swój ideał, niestety nie było to to, a właściwie stety, bo parę sklepów dalej znalazłam tą. I tamta kosztowała chyba 15, była trochę zbyt długa, zbyt taka mało rozszerzona, więc nie wzięłam jej, mówię, jak coś to wrócę, ale może znajdę lepszą i znalazłam tą. Sklep nazywa się Shout w Manchesterze, firma sukienki to jest do. Nie wiem, czy komuś też coś powie. Cena to było 9,99, ale ja kupiłam ją na jakiejś promocji za 7, także super. Jeżeli będę ją lubić, a już czuję, że będę, to kupię jeszcze inne kolory, bo było kilka innych kolorów. Także to jest to. I teraz może Primark, dlatego że mam to razem na wieszaku powieszone. Kolejne kimono, nikogo tutaj teraz nie zaskoczę, dlatego że ostatnio bardzo często Wam pokazuję takie rzeczy. Strasznie się ostatnio w takich właśnie rzeczach lubię. To jest takie kolejne kimono, białe, w czarne wzorki, jakieś takie kwiatki, ptaszki, motylki. Kimono jest krótsze, ma na dole, jak widzicie, też takie frędzelki. Na rękawach, nie tylko na dole, na rękawy są puszczone, tak? Tutaj jest jakaś nitka się ciągnie, ale to nieważne. Tutaj są takie jakby szalowe zapinania, właściwie brak zapinania z przodu i kimono, właściwie pewnie bym go nie kupiła za całą cenę, dlatego że mam już kimona, ale kosztowało tylko 7 funtów, było przecenione z 15, tak więc jestem mega, mega zadowolona z tego kimona, naprawdę fajnie właśnie wygląda z tą sukienką i z butami, które Wam za chwilę pokażę. Kupiłam w Primarku takie botki. Botki są dla mnie super, ja uwielbiam takie właśnie botki za kostkę do sukienek, do spódnic, do rurek, właściwie do wszystkiego. Jak się zaczyna ten taki okres jesienno-zimowy, to ja właściwie żyję w takich butach czarnych, botkach. Bardzo podobne chciałam kupić na ASOS z Monki, tylko tamte były nie zamszowe, te też nie są zamszowe, tylko ala zamszowe. Tamte były takie bardziej jakby skórzane, oczywiście też to nie była skóra, bo za 35 funtów to raczej skórzanych butów się nie kupi. Ale nie było już ich, sprzedały się za długo, zwlekałam, czekałam, mówię, może znajdę inne i później doszłam do wniosku, że nie ma. To były właściwie bardzo, bardzo podobne do tych. I znalazłam te w Primarku, jak zaczęłam cenę 15 funtów, to byłam mega zdziwiona, dlatego że nawet w Primarku, teraz jeżeli byłyście w Primarku kilka lat temu, 3-4 lata temu i teraz po takiej przerwie na przykład do kogoś w odwiedziny przyjeżdżacie, to na pewno widzicie, jak olbrzymia jest różnica w cenach tym, co było kiedyś, a teraz. Wydaje mi się, że też za tym idzie jakość i fajniejsze są rzeczy ogólnie, wzory ciuchów w Primarku, tak więc nie tylko cena się zmieniła, ale jakość, ale są osoby, które dalej myślą, że Primark to wszystko jest po 2-3 funty. Niestety te czasy już minęły i teraz są w Primarku ceny takie jak w New Looku czy w H&M-ie. Ale 15 funtów te buty, także masakra, byłam po prostu bardzo zdziwiona, spodziewałam się 25 i tak bym je kupiła, bo bardzo mi się podobają. Są identyczne też, tylko szare. Z czarnymi tutaj też tymi gumkami i też się zastanawiam, czy ich nie wziąć. Był już taki moment, że właśnie miałam wziąć te szare, mówiłam tyle czarnych, ale w końcu zaczęłam dziewczynę, która mierzyła i szarego, i czarnego obok mnie i stwierdziłam, że czarne chyba bardziej jednak mi się podobają, ale może kupię i te szare, także kto wie. Są mega wygodne, byłam w nich już dzisiaj, także butki z Primarka. Jesteśmy już przy butach, to pokażę Wam drugą parę. No chodź tu, gdzie lecisz. O, drugie też czarne, nikogo nie zaskoczę. Z firmy takiej, nie mam pojęcia co to za firma, bo to też jest w takim sklepie lokalnym, nie sieciówce. Chciałam bardzo długo kozaki za kolano. Ja mam ten problem, że jestem dosyć wysoka, więc jeżeli buty w tych sieciówkach są przeznaczone na to, żeby były za kolano, na mnie niestety często są albo przed kolano, albo gdzieś tam w połowie kolana się dziwnie kończą, albo są jakieś tam za wąskie w łydce, albo za szerokie, gdzieś odstają. Nie mogłam znaleźć, mierzyłam przeróżne, mierzyłam w River Island, w New Looku, w Marks & Spencer, naprawdę dużo różnych, w różnych cenach, od 40 do 115 funtów i nie było żadnych. Przechodziłam koło jakiegoś sklepu, zobaczyłam te na wystawie i mówię, kurczę, zmierzę. Co mi się w nich spodobało? To, że przód właśnie jest taki skórzany, jakby ala, a tył jest takiego lekko rozciągliwego materiału. Fajnie to modeluje nam nogę, dlatego że idealnie dopasowuje się do naszej nogi, a nie odstaje, nie jest za małe, może troszeczkę naciągnąć ten materiał, więc przepięknie naprawdę będzie wyglądało z sukienką, czy z jakimiś shortami, czy z rurkami, czy tak jak mówię, ktoś lubi getry, to też idealnie. Dla mnie to jest super, bo one są naprawdę długie i ten kawał cały wystaje mi tutaj za kolano i o to właśnie mi chodziło. Na pewno zobaczycie te buty w jakichś stylizacjach, kosztowały 35 funtów.
także cena super. Nie jest to jakaś jakość, nie wiadomo jaka, ale za to, że tak pięknie leżą, mówię, biorę je bez wahania. Dobra, dalej, teraz zakupy. Teraz zakupy online i tradycyjnie, tak jak co miesiąc, pokażę Wam, co sobie wybrałam z Romui. Bransoletka taka czarna, jakby w skórzanym pasku z takim złotym tutaj bajerem z przodu. Wygląda moim zdaniem przepięknie. Ta bransoletka jest inspirowana jakimś projektantem. Nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że to była Hermes. Że to była jakby projekt Hermesa, a to jest tylko taka tania kopia. Na Hermesa mnie nie stać. Wygląda na ręce w ten sposób. Wydaje mi się, że prześlicznie. Naprawdę jeden taki element nam wystarczy i robi nam fajny dodatek do jakiejś prostej, zwykłej stylizacji. Jedyne co to muszę powiedzieć, że one są dosyć wąskie. Ja mam tutaj na tą taką i tak drugą jakby rzepę zapięte, ale i tak jest dosyć opięte. Tak więc jeżeli macie szerokie nadgarstki, to może być ciężko. To wiadomo, są Romui, to jest sklep azjatycki, więc Azjatki jednak mają troszeczkę, są nie, ogólnie niższe, mniejsze, mają pewnie drobniejsze nadgarstki niż Europejki. Tak wygląda, jest naprawdę dosyć mała. To jest na tą taką, to już nawet na pierwszą, nie, na drugą. Na pierwszą. Ja sobie zapinam na drugą, więc jest trochę lepiej, ale wolałabym, żeby jednak te pół centymetra miała więcej. No mimo wszystko jest piękna, kosztowała chyba 6 dolarów. Zamieszczę Wam linka na dole. I drugą rzeczą z biżuterii z Romui, którą sobie wybrałam w tym miesiącu, to jest łańcuch, który miałam ostatnio na sobie w filmiku rewelacje miesiąca. Możecie go zobaczyć, jak tam wyglądał. Zwykły, prosty, taki gruby, srebrny łańcuch. Kosztował około 10 dolarów i też zamieszczę Wam link do tego łańcucha na dole. Jak wiecie, że ja uwielbiam takie biżuterie tego typu, jakieś tam blaszane rzeczy, coś takiego jak mam właśnie dzisiaj. Coś, co nie ma jakieś tam może dużo kamyków, ani żadnych takich świecidełek, ale jest takie duże, pokaźne, a mimo wszystko dosyć skromne. Także to jest bardzo, bardzo w moim stylu. Także tyle, jeżeli chodzi o biżuterię. Teraz dwie rzeczy z Romui z ubrań. Pierwsza to jest taka bluza, taki crop top. Tutaj gdzieś uciapałam, ale wybaczcie mi to. Z napisem też inspirowana projektantem. To jest inspirowane Aleksandrem... Aleksander Wang, tak mi się wydaje, że to jest projekt Aleksandra Wanga, a to jest tylko też kopia jakaś tam. Jest to dosyć krótkie. Muszę powiedzieć, że jak to zamawiałam, to się nie spodziewałam, że to będzie takie, tylko bardziej się wyobrażałam sobie, że to będzie taka bluza. Aczkolwiek nie jest to taki crop top, który się kończy, zaraz za biustem, tylko właśnie on jest trochę taki dłuższy. Tak więc jeżeli mam spodnie z wysokim stanem, a takie głównie noszę, bo nie lubię biodrówek, to nie ma problemu, bo te linie w ogóle się nie widać ciała między nimi. Ale mimo wszystko zakładam sobie pod spód bluzkę na ramionczkach, żeby po prostu mieć taką pewność, że nic mi tam nie będzie po boku wystawało, bo nie mam takiego brzucha niestety pięknego, żeby całemu światu pokazywać. Tak więc mam zazwyczaj albo czarny, albo biały jakiś tam top podłożony, próbowałam już i wygląda całkiem ok. Byłam właśnie z czarnym topem i było naprawdę w porządku. Także to wygląda w ten sposób, kosztowało chyba 20 dolarów i też będzie link na dole. I ostatnią rzeczą z Romui jest taki sweterek biały, wyszywany srebrnymi cekinami. Wygląda w ten sposób. Przepięknie, przepięknie się mieni. On mi się taki właśnie trochę zimowy wydaje jak śnieg, dlatego że jest biały i właśnie skrzy się tak jak śnieg czasami jak spadnie wieczorem, to tak pięknie się mieni. Będzie właśnie fajny na ten okres taki zimowy, ale wydaje mi się, że i na lato będzie ok, dlatego że on jest dosyć cienki i będzie fajnie wyglądał z opalenizną. Ma kieszonkę, jest troszeczkę minimalnie, widzicie, krótszy z przodu niżeli z tyłu. I ogólnie ma taki bardzo obszerny krój, wąskie rękawy, a taki nietoparzowaty krój. Także to jest sweterek z Romui, około 35 dolarów kosztował. Też postaram się, żeby link był na dole. Naprawdę jestem bardzo zadowolona z jego jakości. Spodziewałam się troszeczkę, że będzie, bałam się raczej, że będzie kiepska i że te cekinki podpadają, a jest naprawdę super zrobione, bo te cekinki są wszyte w nitki, tak jakby za... Kiedy ktoś robił ten sweter, to od razu były wszywane w to te cekinki, więc nie powinno się nic z nimi dziać podczas prania. Dobra, i chyba jeszcze ostatni sklep, tak mi się wydaje, to będzie Sheinside. Jest to sklep, który pierwszy raz będzie u mnie. Wiem, że dużo dziewczyn pokazywało Wam zdobycze z tego sklepu. Do mnie również napisali i zapytali, czy chciałabym coś wybrać. Wybrałam dwie rzeczy, zobaczymy, jak tam dalej współpraca się potoczy, ale pokażę Wam, co wybrałam tym razem. Znowu kolejna rzecz w bardzo takim stonowanym kolorze. Widzicie, że kolorów u mnie mało, ale
tak jak akurat mam humor i właściwie, tak jak mówiłam, doszłam do wniosku, że klasyki to są jednak klasyki. To jest też taki sweterek, trochę podobny do tego białego. Ten jest w takim złamanym białym, ekri kolorze. Ma takie maleńkie rękawki, jest strasznie szeroki. Szczerze wam powiem, że wolałabym, żeby był bardziej taki dopasowany, może nie bardzo opięty, ale nie aż tak wielki, dlatego że ciężko będzie go jakoś fajnie wystylizować, żeby mega nie pogrubiał, bo to nie jest najbardziej wyszczuplający fason na świecie, ale przez to trochę się to bilansuje, że tak powiem, balansuje, że ma taki duży dosyć dekolt, tak więc to trochę ratuje sytuację. Ogólnie fajny, ja lubię takie proste rzeczy, ale mówię, ten krój nie jest taki super wyszczuplający. Natomiast sweterek jest fajny, taki bardzo, bardzo przyjemny, niegryzący, milutki, delikatny. I też zamieszczę wam do niego linkę na dole, to jest SheinSide, chyba około $20. I drugą rzeczą z SheinSide, z której jestem mega zadowolona, zaraz wam pokażę, tylko sobie tutaj ubiorę tą kurtkę, to jest właśnie kurtka. Kurtka w takim bardzo modnym w tym sezonie kolorze, a właściwie dwóch kolorach, czyli takim jakby to się nazywa melanż białego i czarnego i nam dodaje efekt takiej szarości. Kurtka wygląda w ten sposób, ma taki fajny, gruby, szalowy dekolt. O, zasunęłam ją, żebyście trochę lepiej widziały. Ma taki fajny właśnie duży kołnierz, który się pięknie rozkłada. Można sobie to zasunąć, wtedy mamy taką naprawdę mocno pod szyją. Jestem bardzo zdziwiona jakością tej kurtki, bo naprawdę jest super. Co taka bardzo gruba, ciężka, wydaje mi się, że ona jest z wełny, aczkolwiek mogę się mylić. Na podszewce, jak widzicie, naprawdę ciepła, przepięknie wygląda, na pewno zobaczycie w jakimś stroju dnia. Jedyne co mam do zarzucenia, to ma trochę krótkie rękawy, ale ja mam często problem z tym w kurtkach i czy to jest w sieciówkach, czy to jest właśnie w sklepach online. Ja mam dosyć długie ręce i czasami tak niestety bywa, że te kurtki mają trochę przykrótkie rękawy, ale już na to wymyśliłam taki sposób, że będę sobie do niej nosić takie dłuższe, skórzane, czarne rękawiczki i będzie to wyglądało, jakby miałoby tak być specjalnie, także kurtka jest przepiękna, naprawdę zobaczycie ją na pewno, jestem z niej mega zadowolona i wydaje mi się, że nie była bardzo droga, bo chyba między 40 a $50, 45 coś takiego. Także przecudowna kurtka w takim kolorze melanżu, czyli hicie tego sezonu, na pewno gdzieś tam się pojawi. Także to jest tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy haul. Mam nadzieję, że film przypadł wam do gustu. I kolejna rzecz, o którą chciałam was prosić, to dajcie mi znać, co myślicie o tle. Nie wiem, czy zauważyłyście, ale ostatnio kombinuję, przenoszę się, nagrywałam w salonie, nagrywałam w tym pokoju, w którym zazwyczaj nagrywałam, tam koło toaletki, ale już nie mogę na to tło patrzeć i wiem, że wy też nie. Natomiast tam miałam najlepsze światło dzienne, dlatego teraz mogę trochę wędrować, bo kupiłam światło sztuczne. Jest tu bardzo szybko późno i ja po pracy inaczej nie miałabym jak nagrywać. Wiem, że to nie jest to samo co światło dzienne, ale mam nadzieję, że będzie ok. I dajcie znać, czy to tło wam się podoba, czy które z tych, które ostatnio wystąpiło najbardziej. Także to by było na tyle. Wszystkie informacje postaram się zamieścić wam na dole. Dajcie znać, co myślicie o filmiku. Zostawcie po sobie jakiś ślad w postaci kciuka czy komentarza na dole. Będzie mi bardzo miło. Jeszcze mnie subskrybować, jeżeli tego jeszcze nie robicie. I zapraszam was na wszystkie tam Instagramy, blogi i tak dalej. Dasz mi zasło dzisiaj w gardę, nagadałam się. Do zobaczenia na następnym filmiku.